Cześć, witam was serdecznie, z tej strony oczywiście Demon Diaz i witam was w Destiny 2. Tak w ramach takiego urozmaicenia na kanale i po prostu odskoczenia od wszystkich serii, które aktualnie trwają. Będzie to, moi drodzy, taki film pokazowy, ale jeśli gra wam się bardziej spodoba, to moglibyśmy zrobić z tego jakąś taką miniserię odcinkową, ewentualnie przenieść sobie Destiny właśnie na streamy, ponieważ tam ostatnio graliśmy i naprawdę było też wiele osób chętnych do gry, a myślę, że każdy z was może spróbować po prostu zagrać sobie w Destiny, dlatego że jest to gra po pierwsze z dużym contentem, po drugie przeszła ona ostatnio na free to play. Także można sobie pobrać na Steamie i ją przetestować. A także ostatnio pojawił się nawet dodatek Shadowkeep, więc naprawdę sporo osób do tego Destiny wróciło i gra w to na Steamie. Naprawdę masa osób. Ale o co chodzi w grze? Myślę, że stworzymy sobie nową postać, czyli nowego strażnika. Tutaj trochę pogram na live, jak mówiłem, czarownikiem. Ale stworzę sobie nową postać, żeby po prostu wam zaprezentować wszystko, jak tutaj to po prostu wygląda i działa. I mamy albo klasę Tytana. Tytani są zdyscyplinowani i dumni. Potrafią zarówno zaciekle atakować, jak i skutecznie bronić pozycji. Ale również mamy Łowcę. Łowcy są równie zwinni, co odważni. Poruszają się szybko i jeszcze szybciej dobywają broni. Albo właśnie Czarownika, którego wybiorę, ponieważ trochę już go znam i chciałbym wam po prostu dobrze tę grę zaprezentować, bez jakiegoś tam gdybania co i jak. Więc Czarownik. Czarownicy wykorzystują tajemnicę Wszechświata jako broń, pomagającą im przetrwać i pokonać wrogów. Także myślę, że brzmi to naprawdę fajnie. Możemy oczywiście też dostosować sobie, jak sami widzicie, kilka aspektów naszej postaci. Mamy taki podstawowy edytor, nie jest on jakiś super potężnie rozbudowany, ale myślę, że w stopniu wystarczającym. Możemy sobie wybrać tutaj albo właśnie Exo, czyli jesteś Exo wyposażoną w świadomość, machiną wojenną stworzoną do walki w prawdawnym konflikcie. Mamy do wyboru oczywiście płeć. Przebudzeni, czyli należy do przebudzonych naznaczonych przez kosmos. Twoi przodkowie schronili się w odległych zakątkach przestrzeni kosmicznej, co odmieniło ich na zawsze. Wygląda to oczywiście w ten sposób. To jest chyba tylko aspekt wizualny, powiedzmy. Jesteś człowiekiem twardym i potrafiącym się przystosować do różnych warunków. Twoi przodkowie wyruszyli z ziemi i zapoczątkowali epokę cudów. Myślę, że wybiorę sobie kogoś z przebudzonych. Może nawet taką panią sobie weźmiemy. Na przykład tutaj kolor skóry oczywiście można sobie dostosować. To jest oczywiście zależne od tego, co na początku wybierzecie też. Także no tak to się będzie prezentowało. Kilka modeli postaci, w sensie twarzy i tak dalej. Tutaj oczywiście kolor ust. Wszystko można sobie dopasować. Kolor oczu również. Włosy. Tutaj opcji nie jest, tak jak mówiłem, za wiele jakoś. Aczkolwiek trochę pobawić się można, może nawet wybiorę sobie po prostu taką fryzurę. Nie chcę w edytorze też za dużo czasu spędzać, także... Chociaż wiecie co, to ma swój jakiś urok, myślę. Dobra, więc to są włosy, odznaczenia, czyli jakieś tutaj właśnie elementy na twarzy. Domyślnie było chyba to ustawione. Powiem, że ustawię sobie taki, podoba mi się. Kolor może być, odznaczenia spoko. Zakończmy w takim razie tworzenie postaci... I po prostu przejdźmy do rozgrywki. Także to będzie nasza postać, jak rozumiem, bo jest na nieco niższym poziomie. Ten poziom właśnie teraz jest taki już trochę wyższy, abyśmy mogli mieć dostęp do całej zawartości gry od samego początku. A zawartość gry jest naprawdę bogata z tego, co słyszałem, no bo sam dużo nie widziałem jeszcze. Ja też zaczynam w ogóle grać w to Destiny. Pojęcia, jak długo cię szukałem. Jestem duchem. Właściwie to jestem teraz twoim duchem. A ty już od dawna nie żyjesz. Zobaczysz wiele rzeczy, które będą dla ciebie niezrozumiałe. To teren upadłych. Nie jesteśmy tu bezpieczni. Muszę zabrać cię do miasta. Stój. Nie martw się. Jestem z tobą. Musimy się ruszyć. Szybko! No dobrze, w takim razie ruszajmy się. Jest to takie wprowadzenie fabularne. Podobno też trochę inaczej wygląda niż przed tym. Jakby... niż w Destiny 1 i jeszcze przed tymi update'ami. Nowa misja, nowe światło i nowy cel. Wejdź do kosmodromu. Kosmodrom, miasto, dawna Rosja. Kosmodrom. Ziemia. Rosyjski port kosmiczny. Dokładnie. Został poddany kwarantannie i stanowi spore zagrożenie. Ale naszą jedyną drogą jest ta, która prowadzi przez ten mur. Musimy pójść w tamtą stronę oczywiście. Myślę, że nie ma sensu tutaj jakoś eksplorować na samym początku rozgrywki.
To jest taki, powiedzmy, samouczek, ale wcale nie znaczy, że on będzie jakiś prosty. Trzeba przyznać, że gra naprawdę wygląda oszałamiająco. Jestem pod wrażeniem, że to przeszło naprawdę na free to play. Nie zostało przecenione jakoś znacznie. No właśnie, przydałaby się jakakolwiek broń, bo na razie, jak mnie ktoś tutaj nakryje, no to nic nie zdziałamy. Wyłom. Faktycznie. Nie zatrzymuj się. Okej, no to jak mówicie, tak zrobię. To ryzykowne, ale spróbuję zdobyć dla nas więcej światła. O-o. Wzmocniony system wojskowy? Sprawdzono. Postrzepione kable IRDA? Sprawdzono. Kiedy wcisnę ten przycisk, oczekuj kłopotów. A co z bronią? Niedobrze, niedobrze. Nie są zadowoleni, że nas widzą. O-o. Szybko! Karabin, weź go! Podnieś broń. Możemy się z nimi rozprawić? Broń kinetyczna. Chwostow 7G02. Twoja ciekawość jest tak samo niebezpieczna jak broń. Zaufaj swojej intuicji, a odnajdziemy drogę do domu. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak to wygląda. Najlepsze jest to, że no jakby to jest po prostu MMO takie, nie? To jest aspekt na współpracę też mocno nałożone. Więc jakbyście mieli ochotę na to, żeby tego Destiny było na kanale trochę więcej, chcielibyście zobaczyć dodatek, albo po prostu wspólnie pograć, to dawajcie znać w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie również o kciuku w górę, jeśli wam się ten film spodoba. Skup się. Jeśli twój namierzacz zamruga, oznacza to, że w pobliżu są problemy. Rozumiem. O nie! Nie, dobra, daj mu jednak to rzucić, okej. Okay. Nie trafiło mnie. Pasek mojego zdrowia będzie gdzieś na górze, w momencie kiedy otrzymam jakieś obrażenia, z tego co pamiętam. Może też paść pytanie, gram na PC-cie jakby co. Na wysokich detalach. Pieszcy, obcy piraci żerujący na resztkach ludzkości. Kogoś tam mamy. Mount. Można go trafić nawet, ale widzę, że te obrażenia z dystansu pozostawiają wiele do życzenia. Mamy coś takiego jak podwójny skok. W zasadzie to możemy polatać trochę. O, widzicie? Skrzynka z łupem. Weźmy to, co jest w środku. Dobra, obczajmy. Mamy w grze również różnego rodzaju zbieranie właśnie łupu, walkę z bossami, czyszczenie różnych lokacji. Wszystko albo solo, albo na kooperacji. Super sprawa. Zdobyłem teraz jakąś nową rzecz. W ogóle zobaczcie, no tutaj jest naprawdę też mocny element rozwijania postaci pod kątem właśnie ekwipunku, jaki mamy, duch, obudowa generalisty, artefakt sezonowy odblokuje artefakty sezonowe osiągając sezonową rangę 7, broń ciężka, nie ma jeszcze żadnej broni ciężkiej, kroczący przez próżnię, to są moje umiejętności. To jest nasza postać po prostu. Mamy jeszcze ekwipunek, w którym to znajdziemy na razie odłamek zmierzchu. Przedmiot do wykorzystania niepospolity. Pod wpływem odłamka wędrowca ta skała zamienia się na poziomie molekularnym. Zdanie się do Devrima Keya w Trostland, aby poznać jej wartość. I żeton taktyka straży przedniej. Mamy też triumfy. Na razie tutaj chyba nic nie znajdziemy. Ukończone triumfy 0 na 357. Ja pierniczę, czyli miejsca docelowe. No jest tego sporo. Ogólny wynik, klany jakieś, aktualnie nie jestem członkiem żadnego klanu, dopiero zaczynamy grać. Więc tak jak sami widzicie, moi drodzy, jest tego naprawdę dużo. Ale może wróćmy do tutoriala. Resztę rzeczy sobie będziemy ogarniali już w miarę na bieżąco. Przeżyj przechodząc przez wyłom. To jest proste zadanie. Jak najbardziej zrozumiałe w sensie. Nic nie zdobywam, widzę. Specjalną amunicję nawet, ale już mam ją na maksimum niestety. Kurde, dużo ich tutaj, tych mętów. Czemu ten miał jakieś takie kółeczko nad głową? Nie jestem pewien. Kurde, ale muzyka. Kolejny upadek. Uderzaj ich wszystkim, co tylko masz. Dobra. Na przykład tym. Mam umiejętnością, takim ultem jakby, 56 tysięcy, 58 tysięcy. Obrażeń. Mam też granaty, które są jakby moimi umiejętnościami. 3600 obrażeń. No robi to wrażenie, zdecydowanie.
To są właśnie umiejętności, które mam dlatego, że wybrałem czarownicę sobie. O kurde. Pamiętajcie, że to jest tylko tutorial. To jeszcze bez rozwoju postaci jesteśmy praktycznie. To jest takie uzdrawiającą wyrwę na kooperację typowe. Jest to obszar, który mnie leczy. U góry był mój pasek zdrowia, ten co się ładował. Także przydało się. Okej, okay, chwila spokoju. Chciałbym poeksplorować chwilkę, ale chyba... No, na tutorialu mamy to wszystko poblokowane na razie. Dobra, chodźmy w takim razie po prostu do punktu docelowego. Amunicja specjalna. Możemy również ze strzelby korzystać. I w sumie to jest ta amunicja specjalna, także jak przeładuję, to będę mógł ją sobie uzupełnić. Powiem wam, że amunicja specjalna jest naprawdę przepotężna. A to... To jest po prostu atak w zwarciu, takie jakby wiecie, uderzenie nożem, kolbą czy coś takiego, to czarodzieja to wygląda w ten sposób, po prostu. Nie zatrzymuj się. Kurde, nie podniosłem tego. Spróbuję zlokalizować jakiś statek, którym będziemy mogli polecić do domu. No dobra, to lokalizuj. Ruszam przed siebie. Chciałem wam pokazać jak najwięcej zawartości. O, i proszę bardzo, zaczęli się jacyś gracze pojawiać, którzy również tutoriale przechodzą. Uwaga! O-o. Ekipa najazdowa upadła. Mamy większe kłopoty niż myślałem. Coś tam leci. Łazik zmierzchu, moi drodzy. To jest ta moja broń specjalna. Z amunicją specjalną. O-o, o-o, zaraz zginę. Odeprzyj atak. Pokonani wrogowie 0%. Niestety nie jestem w stanie przeczytać ników moich towarzyszy w tym wypadku. Dobra, 15%. Zmienię pozycję. Czy ja mam już ulta naładowanego? Nie. Za dużo brakuje. Sprzedawać? Nie mam w ogóle amunicji. O, Gunmeister. Chyba grałem na streamie, jakiś polski nick się trafił nawet. Także chyba to nie są boty. Jak ktoś wszedł na ten łazik, co za gość? Jakiś szalony. Kurde, jak uciekają w popłochu. Dobrze, spokojnie, zaraz ulta naładuję, to dopiero im pokażę. 30 tysięcy obrażeń dostanie ten łazik, o kurde. Chyba, że zginę tego czasu. Jeszcze trochę brakuje. Lepiej z tego jednak korzystać. Kurde, jaki mocny. Prawie mnie zabili. On z łazika wyleciał, czy co to było, że mi się ten napis tutaj pojawił? Ten jest mocniejszy. O, właśnie ten! Kapitan Ród Zmierzchu. Ktoś tam poległ, moglibyśmy go wskrzesić. I nawet to robi już jakiś z naszych pomocników. Ja się zajmę tymi może najmocniejszymi gośćmi, ale... Ja sobie jakieś tutaj widzę... Ochronne tarcze odpalają ciągle. Dobra, łazik zaraz padnie. W końcu! Doskonale. Tam się podnieśli już na szczęście. No ja byłem trochę za daleko. Mamy sygnał ze starego statku nad przestrzenią. Dobra, najpierw łup. Najpierw łup, kolego. Znaczy, duchu. Prawdziwy mrok. Broń energetyczna. My jeszcze w sumie dostać tego statku. Oni tu chyba będą teraz wychodzili w nieskończoność. Także chodźmy może. Musimy iść. Dobra, tylko może odpalę super zdolność.
Zobaczmy, czy ta tarcza ich ochroni. Ochroniła ich! Wow! Dobra, no tego się nie spodziewałem. Demonidies wygenerowało jedną kulę światła. To było okrutne. Muszę przyznać. Dobra, chodźmy stąd faktycznie. Nie ma to sensu. Gdy dotrzemy do miasta, zrozumiesz, dlaczego ściągnąłem cię z powrotem. No oby. Ci ludzie, obietnica świetlanej przyszłości i wędrowiec. Poczekaj tylko, aż to zobaczysz. Wiem, że cały czas jesteśmy w trybie kooperacji. Nowy cel. Znajdź statek nadprzestrzenny. Mamy kolejny łup, swoją drogą. Musiałbym też wyposażyć się w te rzeczy. Major Domus, broń ciężka! No i to mi się podoba, moi drodzy. Z automatu nam się ustawiło. Jaka muzyka, zobaczcie. Jakoś wyrzutnie po prostu. Wejdę sobie na chwilkę w postać. To jest jedna broń. Ta jest lepsza. Wstawię to sobie. Tutaj nie mam żadnej do wyboru. I w tym też nie. Nowego pancerza również nie znajdę. Czyli to jest teraz moja broń. Numer 2. Taka strzelba. Tu jest statek nadprzestrzenny. I widzą mnie. Dobra. Znaczy nie dobra, ale... O. Jest. Bierzemy ten statek. No nie, na takim dystansie to się zupełnie nie sprawdza. Czy ja tutaj jestem już teraz sam? Chyba tak. Wow, na jeden strzał go zabiło. No ale trzeba naprawdę znacząco skrócić ten dystans, inaczej to nie ma sensu. Jeszcze mamy oczyścić ten obszar? Na twój nowy statek. No nie wygląda na jakoś oszałamiająco, muszę przyznać. Bez urazy. Jest tu od dawna. Nie latał od wieków. Mamy szczęście, że upadli i jeszcze go doszczętnie nie splądrowali. Będzie lato? Mogę go nasza postać mówi. Oho. Okej. Okay. Tak się domyślam, że być może to będzie boss, z jakim się zmierzymy wkrótce. I moi drodzy, w ten właśnie sposób rozpoczyna się Destiny 2. Jestem bardzo ciekaw, jak bardzo tutaj... Będą różniły się od siebie te misje, ale także jestem ciekaw, czy ta gra wam się podoba. Czy chcielibyście zobaczyć tego więcej? Za chwilę właśnie pojawimy się w końcu w tym mieście, o którym on mówił i pokażę wam jeszcze, jak tutaj mniej więcej to wszystko będzie wyglądało. Bungie. Fajnie, kurczę, że to zdecydowali się wydać jako free-to-play. Nie znałem cię za życia. Posłuchajmy. A przynajmniej nie za pierwszego życia. Twoje ciało legło w bitwie na długo, zanim się pojawiłem. Ale połączyło nas coś wyjątkowego. Nazwali go wędrowcem. Kiedy przybył, zmienił ten świat na zawsze. Nastał złoty wiek, podczas którego ludzkość sięgała coraz dalej. Aż wreszcie przestała. Śladem wędrowca przybył jego odwieczny wróg. Ludzkości groziła zagłada. A wędrowiec dokonał wyboru. Jego poświęcenie zniszczyło odwiecznego wroga.
i tchnęło życie w duchy. Jestem duchem. Dokładniej, twoim duchem. A ty jesteś jednym z wybrańców wędrowca. Jesteś strażnikiem. Oto twoje przeznaczenie. $2500 doświadczenia. Wieża czeka na odkrycie. Statek nadprzestrzenny. Arcadia. I coś jeszcze. To są nasze nagrody za ukończenie tutoriala. Tego samouczka wprowadzającego jednocześnie do fabuły Destiny. Obejrzyjmy kolejne wprowadzenie. Chyba będzie to wskazanie miasta, co? Po zapaści ludzkości nazywają to miasto domem. To dlatego cię tu przyprowadziłem. Żebyś ich bronił. I aby odzyskać nasz utracony świat. Dotarliśmy. Wędrowiec. Czasami te napisy się nie zgadzają. Miasto. Witaj w domu. Welcome home. Fajnie, że jest pełna polska wersja językowa. To znaczy, angielski by nie był problemem, ale jeżeli na przykład ktoś nie zna języka, to kiedy w trakcie dynamicznej walki, strzelaniny jakiejś, musiałby patrzeć na napisy i czytać, to albo może to robić i wtedy będzie obrywał i sobie grał, albo po prostu no, nie będzie słyszał wszystkich kwestii fabularnych. Także no, to jest zawsze dla niektórych osób fajna opcja, nie? Właśnie tego typu jakiś dubbing. A tutaj jakoś, powiem szczerze, nie razi mnie w uszy, więc jest spoko. Są też dobre dubbingi, jak na przykład przecież w The Last of Us był genialny. Chociażby Gotika. Kto grał z was w Gotika w innej wersji niż polskiej na przykład, nie? A tutaj na razie jest spoko, dobrze się zapowiada. Zobaczymy, jak będzie dalej. Właśnie nie rozumiem do końca jeszcze, jak tutaj działają te wszystkie interakcje z innymi graczami. Czy po prostu każdy jest takim, czy to jest taki globalny serwer? Czy jak? Zupełnie nowy Eververse, okej. Okay. Żebyśmy wylądowali i za chwilę wysiądziemy? Pamiętam tego, szczerze mówiąc, jakoś tak zbytnio. Twój umysł to twoja najgroźniejsza broń, czarownik. Proszę bardzo, witaj w wieży. Odblokowano tryby rywalizacji i współpracy, okej? Od teraz możemy sobie grać ze wszystkimi we wszystko. Czyli PvP albo koop. Znajdujesz się w wieży, głównej przestrzeni społeczności strażników. Tutaj znajdziesz sprzedawców z nowym sprzętem i poszukiwaniami takimi jak zadania i zlecenia. Poznasz też innych strażników, czyli innych graczy. Zalecamy wykonywanie zadań ze ścieżki Nowe Światło, podążając za ikoną Destiny, w celu zapoznania się z rozmaitymi trybami gry, sprzedawcami i systemami Destiny 2. Jeśli potrzebujesz pomocy, odwiedź stronę bungie.net, czyli stronę twórców. No i proszę bardzo, są inni gracze, jakiś Iceman na przykład, Slayer, kurczę, dzieje się. A nagrywam ten odcinek o dość niestandardowej godzinie, muszę przyznać. Kurczę, tam jest Eldritch, a przeczytam Elden Ring, to już jest chyba jakiś uraz. Powiem wam, że to robi naprawdę niesamowite wrażenie wizualne. A nawet powiem więcej, audiowizualne. Ktoś tu nadleci? Panowie? Prace serwisowe, okej. Okay. Chyba oczekują na kogoś. Także moi drodzy, ja myślę, że to byłby odpowiedni moment, aby podejść sobie jeszcze do NPC, którego tutaj mamy. Z kimś tu gadacie? Nie, to jest jakaś grupka. Czy można by zeskoczyć i zginąć? Wow. Zobaczcie tylko na ten widok. Naczelnik zawala. Strażniku. Zwiększ reputację. Wymień te przedmioty na nagrodę od zawali. No nie możemy tego zrobić niestety. Chyba aż tak, co? Dwa razy mogłem. Nagroda frakcji. Wykonuj zlecenia dla punktów doświadczenia i podejmuj się zadań dla cennego sprzętu. Kończenie szturmów zapewnia żetony, które można tu wymienić na pakiety. Okej. Okay. Stanowczy naczelnik zawala, doradza strażnikom we wszystkich aktywnościach związanych ze strażą przednią. Okej. Okay. Coś jeszcze powiesz? Wracasz. Dobrze. Nie, to jest wszystko, co mogliśmy tutaj zrobić. Pamiętaj, o co walczymy. Oczywiście, że będę pamiętać.
Ostatnio on nas jeszcze tak trochę wprowadzał tutorialowo, do tego widzę, że to się już nie powtarza na kolejnej jakby postaci. Mamy też Lorda Shaxa, zarządca. Udało ci się pokazać ciemności, co potrafi światło. Tu jest jakaś inna, widzę, reputacja. No niestety nic nie zrobimy. Potrzebuję doświadczonych strażników. Rozumiem, że potrzebujesz doświadczonych. Również chciałbym być już doświadczony, ale na razie mało co możemy porobić. Tak wygląda też mapka w świecie. Zadanie główne, nowe światło. No to jest miejsce, do którego jesteśmy jakby prowadzeni i znajduje się ono już tutaj, także jakbyście chcieli mieć kontynuację, to dajcie znać. Porozmawiamy sobie wtedy z rusznikarzem. Potrzebujesz czegoś? Potrzebujemy, potrzebujemy, ale mamy też właśnie taką opcję, żeby zobaczyć sobie miejsca docelowe po prostu. Mamy cały tutaj świat. Księżyc, Stygiel, Gambit, Straż Przednia, Mars, Merkury, Nessus, kurde masakra, ile tego jest. Zadania oczywiście, czyli na razie mamy tylko jedno zadanie główne, miejsca docelowe, to już pokazywałem wam, składy. No tutaj rozumiem, że są po prostu wszyscy ludzie, którzy się znajdują w naszej drużynie publicznej, a także znajomi. W zasadzie no chyba tyle, mamy jeszcze sklep. Towarów ciągle się zmienia, nie zastanawiaj się za długo. Dobra. No i moi drodzy, myślę, że to by było tyle w takim pierwszym odcinku z Destiny 2. Być może, jeśli byście byli zainteresowani niekoniecznie jakąś taką pełnoprawną serią, czy nawet pogrywaniem w to na streamach, to chcielibyście zobaczyć jeszcze jakiś jeden taki... O, patrzcie, ktoś wylądował. Taki odcinek poglądowy. Jeśli tak, to dawajcie znać w komentarzach poniżej. Będę bardzo wdzięczny za każdego kciuka w górę, za każdy komentarz. I myślę, że z takim pięknym widoczkiem mógłbym was już teraz pożegnać. Także cóż... To by było tyle. Dzięki serdecznie za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. I cóż, ja myślę, że od siebie naprawdę polecam pobrać sobie grę, skoro jest na free to play na Steamie. Nic nie macie do stracenia, a może wam się gra spodoba i spędzicie w niej wiele, wiele godzin. I jeśli pobierzecie, to możemy sobie pograć na przykład właśnie czy w kolejnym odcinku, czy na live'ie. Dzięki wielkie za wasz czas i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Mówi do was Demonidias oczywiście. Zachęcam do subskrypcji, żeby być na bieżąco i do zobaczenia następnym razem w kolejnych materiałach na kanale. Myślę, że mnie zaraz przeleci tutaj. Znaczy... Nieważne, trzymajcie się, cześć, pa.